Jesteśmy z zespołu szkół zawodowych numer 2 w Białymstoku i prezentujemy model ręki bionicznej na wzór dłoni człowieka, który jest sterowany przez mikrokontroler Arduino. Ręka została stworzona w celach naukowych, aby kształcić młodsze klasy w szkole. Pomysł już powstał w tamtym roku, gdzie realizowaliśmy podobny projekt, lecz teraz chcieliśmy zmienić sposób sterowania, dlatego zdecydowaliśmy się na ten druk 3D, ponieważ u nas w szkole również odbywa się recykling materiału do drukarek 3D z starych butelek PET. Udział w projekcie wzięliśmy po to, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie zrobić coś od samego początku do końca i pokazać swoje umiejętności, które nabyliśmy w szkole. Bardzo się cieszymy, że udało się przejść do następnego etapu, że już niedługo pojedziemy do Rzeszowa. No i postaramy się dać z siebie wszystko.